Przykleja się jak klej. Słuchajcie. Cześć, cześć. Dzisiaj chciałam Wam opowiadać o niesamowitej roślinie, czyli jak widzicie o jemiole. Jemiołę kupiłam przed świętami, kupiłam największą jaka była na rynku, bo u nas jest taki jakby przesąd, że im większa jemioła, tym więcej pieniędzy w przyszłym roku i na jemiole nie należy oszczędzać, bo kto na jemiole oszczędza, to dwa razy traci. Natomiast gdzie indziej słyszałam, że na przykład jemiołę trzeba podarować. No cóż, dzisiaj w każdym razie chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o tej niesamowitej roślinie. Będziemy mówić o jemiole europejskim Viscum album, bo warto wiedzieć, że są też inne jemioły. Jemioła rośnie na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli kiedyś widzieliście plastikowe jemioły, to one wyglądają troszeczkę inaczej. Znaczy bez sensu skupować plastikową jemiołę, ale wyglądają inaczej, ponieważ wzorowane są właśnie na tej jemiole amerykańskiej. Jemioły rosną też na przykład, czytałam takie opracowanie w Australii, gdzie jest też jakiś rodzaj jemioły i tam robią z niej badania dotyczące różnych rzeczy przeciwrakowych. W każdym razie dzisiaj właśnie o tej jemiole Wam opowiem i o tym, dlaczego jest tak niesamowita ze względu kulturowego głównie. Ponieważ jest to jedna z niewielu roślin, która rośnie kiedy? Rośnie w zimie. Rośnie i owocuje w zimie. Dlatego uznawano ją właśnie za roślinę, która przede wszystkim jest rośliną świętą. Po drugie zaś uznawano ją także za panaceum, za lek również na wszystko. No bo co, skoro daje radę nawet w mrokach i mrozach zimy, no to dlaczego miałaby nie pomagać? Jemiołę takim największym sentymentem otaczali Celtowie oraz właśnie ludy zamieszkujące Skandynawię. Wśród Celtów, to już Pliniusz pisał o tym, był taki zwyczaj, że jeżeli jemioła się znalazło i była to jemioła, która rosła na dębie, bo jemioły dębowe były najbardziej właśnie, najbardziej święte, to wtedy taką jemiołę bardzo ostrożnie ścinano, był nawet specjalny rytuał ścinania takiej jemioły. Druidzi, nie można było jej ścinać metalem zwykłym, więc druidzi ścinali małymi złotymi sierpami. Pod takim drzewem rozprzestrzeniano białą płachtę, ponieważ ta jemioła nie mogła w ogóle dotknąć ziemi. I wtedy tą jemiołę zbierano i są też takie zapiski, które mówią, że w tym miejscu, gdzie znaleziono jemiołę, to poświęcano później byka czy generalnie jakąś tam ofiarę, ponieważ uważano, że jemioła właśnie to jest dar od bogów, tak? No bo właśnie rośnie sobie w tej zimie. I jemiołę też prawdopodobnie z tego względu... Przepraszam, nie wyzdrowiałam jeszcze całkowicie. Też właśnie z tego względu kojarzono z płodnością. I jak Wam powiem, skąd się wzięły pocałunki pod jemiołą, to jest jeden wielki spoiler i nie wiem, czy chcecie słuchać, bo mi to trochę zepsuło magię świąt, ale cóż. Więc generalnie jemioła właśnie była takim symbolem życia. Uznawano to, tak jak mówiłam, jako dar od bogów, ale ponieważ kwitła, znaczy w ogóle owocowała tak w zimie, to uważano także, że jest specjalnym symbolem płodności. Sądzono, że te jakby takie białe kuleczki, one reprezentują boskie nasienie, tak? I stąd ta płodność. Zobaczymy. Zobaczymy, czy starożytni mieli rację, czy nie. Więc tak, jest tutaj taka biała maś, no, przy odrobinie wyobraźni, ale to tak dużą wyobraźnię trzeba by mieć. Tak bardziej przypomina... No dobra, nieważne co przypomina. W każdym razie uważano, że właśnie ta biała maś w jemiole, ona przypomina, czy jest, czy symbolizuje boskie nasienie, więc stąd właśnie kwestia płodności. I rzeczywiście w zielarstwie jest nawet właśnie nasienie jemioły. Nasienie jemioły to jest oczywiście zupełnie związane z tym mitem, jako surowiec zielarski. Także właśnie dlatego jemioła była tak niesamowitym krzewem. I co robili tacy druidzi, jak już... krzewem, pasożytem, tak? Co robili tacy druidzi, jak już tą jemiołę zebrali? To wtedy właśnie między innymi dawano ją zwierzętom, które są niepłodne, ponieważ miała ona pobudzać u nich płodność i sprawiać, że będą się rodziły młode. Uważano tak, że to właśnie zalek na wszystko i również na przykład podawano jakieś liście i tak dalej. Natomiast warto pamiętać, że jeżeli czytamy jakieś rzeczy dotyczące jemioły zielarskiej i będziemy czytać rzeczy anglosaskie, trzeba się upewnić, czy nie czytamy o jemiole amerykańskiej, która ma dużo węższe zastosowanie zielarskie i na przykład jej ziarenka już są takie dość trujące. Do czego w ogóle się korzysta jemiołę? W zielarstwie generalnie, no to tak niezbyt często jest wykorzystywana, ale generalnie z takimi rzeczami związanymi
z miażdżycą na przykład. Obecnie też prowadzi się badania nad przeciwnowotworowym. Oj, kto to tam? Nad antynowotworowym właśnie działaniem różnych części jemioła, natomiast nie jest to zbyt popularny zdrowie dzielarski. Natomiast dawniej w medycynie, zwłaszcza ludowej, po prostu szaleństwo. Powiedziałam wam o Celtach, ale jeszcze taką dużą estymą darzyli jemiołę ludy nordyckie. Ponieważ oni generalnie uważali, mieli taką bardzo ciekawą legendę, może nie chcę was zanudzić tą legendą, więc możecie sobie od razu kliknąć w opisie i zobaczyć. W dużym skrócie ta legenda wyglądała tak, że był sobie taki bóg, Blader się nazywał, i on wyśnił sobie swoją własną śmierć. Jego matka, bogini Frigga, stwierdziła, że zrobi wszystko, ażeby jej syn, żeby przypomnienia się nie spełniła, więc chodziła sobie po całej naturze i kazała każdej rzeczy przysiąc, że nie skrzywdzi jej syna. Jemioła gdzieś tam sobie rosła na dębie, no i bogini stwierdziła, że ta jemioła ona jest za mała, jest za młoda jeszcze, ażeby składać przysięgę. No i od jemioły tą przysięgę opuściła. Myślała, że może spać spokojnie, że teraz jej syn już będzie chroniony, ale boski trickster Loki, czyli taki bóg, taki trochę wiecie, złodziejaszek i tak dalej, namówił jednego z braci Bladera, żeby wystrugał z jemioły strzałę i rzucił w niego właśnie jemiołową strzałą. Bo generalnie odkąd ten bóg stał się jakby nietykalny, to wszyscy inni bogowie rzucali w niego różne rzeczy, tam przedmioty, jakieś młotki, niemłotki, co tam mieli, a jemu nic się nie działo, bo całe stworzenie przysięgło, że nie może mu zrobić krzywdy. I kiedy jego brat rzucił właśnie tą jemiołową strzałę, okazało się ku przerażeniu wszystkich, że bóg jednak zmarł, tak jak przekonywano. I wtedy właśnie tą strzałę wyciągnęła bogini Frigga i stwierdziła, że od tej pory już nikt nie powinien tymi jemiołowymi strzałami rzucać, i uczyniła jemiołę znakiem takiego pokoju, miłości i tak dalej. Więc stąd właśnie jemioła również była ceniona jako taki przedmiot kultu. To jest takie trochę dziwne, w sensie, że tu kogoś zabili jemiołą, a tu miłość, no ale tak to bywa z mitami. No i skąd w końcu całowanie pod jemiołą? Więc tak, mamy jemiołę, która jest symbolem płodności, mamy nasionka jemioły, które są symbolem boskiego nasienia, możemy ją sobie powiesić i się pod nią całować i wtedy będzie dużo płodności, tak, i miłości. Natomiast oczywiście nikt tego tak nie interpretował, na pewno nie w XVIII-XIX wieku w wiktoriańskiej Anglii, która była bardzo purytańska i gdzie właśnie ten zwyczaj jemiołowego całowania bardziej się rozprzestrzenił. Po prostu wieszano jemiołę i pod nią się całowano. I był taki zwyczaj, że trzeba było jedną kuleczkę zerwać i po każdym pocałunku, jak kuleczki się skończyły, to już się nie całowano. Oczywiście bardzo szybko się tym przestano przejmować i po prostu się obłapywano pod tą jemiołą. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zgodnie z tradycją, to wiecie, takie małe jemioło za 2 zł to nie byłoby dużo pocałunków, tak? Trzeba było kupić dużą, z wieloma nasionami. I wtedy właśnie tych pocałunków było całkiem sporo. Także w XIX wieku ten zwyczaj jemiołowy rozkwitał. I to chyba tyle, co wam chciałam powiedzieć o tej jemiole. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam i też, że opowiedziałam to w miarę ciekawie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej właśnie, dokładnie opisane są te mity i tak dalej, kliknijcie sobie na stronę w blogu. Także to tyle, dajcie znać, czy wieszacie jemiołę, a jeżeli nie, to gorąco polecam, ażeby taką jemiołę sobie powiesić, no bo to trochę płodności czy bogactwa, to bogactwo z żadnego mitu tam nie wychodzi bezpośrednio, ale no powiem sobie, że płodność i bogactwo to mniej więcej to samo, więc warto taką jemiołę mieć. Do szczytania wkrótce i do usłyszenia. Aha, ja sobie w ogóle wymyśliłam, że zrobię taką, wiecie, sesję a la modową z jemiołą, żebym miała jemiołę, ładnie się ubiorę, umaluję, ale nie miałam kto zrobić zdjęć. Więc może innym razem po prostu się uda. Do szczytania wkrótce i do usłyszenia. Aha, nie, jeszcze jedna rzecz, której wam nie powiedziałam, mega ważna, że tę jemiołę, druidzi zbierali 22 grudnia, czyli kiedy to był dzień przesilenia zimowego. Kiedy? Z 21 na... Oj, to mój timer, bo mi się szynka piecze. Z 21 na 22 grudnia co się działo? Działo się to, że najdłuższa noc w roku odchodziła w niepamięć i od tej pory dni stają się coraz dłuższe. Więc było to przesilenie zimowe, bardzo, bardzo ważne święto w kalendarzu, które właśnie oznaczało zwycięstwo słońca, zwycięstwo dnia nad nocą. I jako taka ciekawostka, skoro już jestem rozgadana i nie wiem, kto dotarł do tej chwili, to Boże Narodzenie też powinno być 22 grudnia, natomiast starożytni wyliczyli, że to 24, z 24 na 25 grudnia właśnie to przesilenie wynika.
Dzieje się. Wynika to może z tego, że po prostu im bardziej na południe, tym trudniej było obserwować tą długość dnia i długość nocy, więc Celtowie łatwiej mogli sprawdzić, kiedy jest ich najdłuższy dzień, bo wiadomo, im bardziej na północ, jakby to tym bardziej to jest widoczne. Natomiast no, na południu sądzono, że to jest rzeczywiście 22 grudzień, więc Boże Narodzenie i Jemioła mają więcej wspólnego, niż by się mogło wydawać. Także to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Super miłego dnia. Hej! O, jeszcze mi zostało to nasionko.